Lekcja zaczęła się nagrywać, a więc już oficjalnie witam klasę pierwszą D na naszej czwartkowej zajęciach historii sztuki 12 listopada 2020 roku. To dla nas dzisiaj dość ważne zajęcia, bo otwieramy nowy rozdział, materiał, który zamknie nam już ostatecznie poznawanie starożytności. Oczywiście troszkę nam też i czasu wypełni. Nie będzie to tak szybko, żebyśmy się już zaraz mieli z tą starożytnością żegnać. Ale fakt jest faktem, że pozostała nam już tylko jedna przestrzeń kulturowa, starożytna, czyli starożytny Rzym. A więc przemieszczamy się z Półwyspu Bałkańskiego i basenu Morza Egejskiego, w tym też oczywiście Azji Mniejszej, gdzie na wybrzeżach rozwija się cywilizacja Greków. Teraz przeniesiemy się na Półwysep Apeniński, otoczony z jednej strony od wschodu Morzem Adriatyckim, ale z drugiej strony z kolei od zachodu znajduje się Morze Tyreńskie. I to jakby basen tego morza na początku będzie dla nas szczególnie istotny. Ten akwen zamyka zatem Półwysep Apeniński z jednej strony, a z drugiej, czyli od zachodu, wyspy takie jak Korsyka, Sardynia i Sycylia. Te wyspy, tak jak Sycylia i południe Półwyspu Apenińskiego, stały się też terenem greckiej kolonizacji. Z tego też powodu Grecy potworzyli tam duże ośrodki miejskie, które funkcjonowały i rozwijały się dynamicznie, zwłaszcza w okresie archaicznym, jeśli chodzi o chronologię grecką. Potem będzie już kłopot, bo te ziemie zostaną stopniowo zajęte przez Rzym i Grecy zostaną jak gdyby w ten sposób podbici, pokonani. Ale nie wyprzedzając faktów, Grecy tworząc te swoje kolonie weszli w kontakt z innymi mieszkańcami Półwyspu Apenińskiego, bo od nich musimy rozpocząć naszą opowieść. To Etruskowie, lud mieszkający w północnej części Półwyspu Apenińskiego, na tak zwanej, na obszarze Doliny Padańskiej, czyli doliny, przez którą przepływa rzeka Pad, a sięgają na południe właśnie do miejsca, gdzie z kolei płynie rzeka Tyber i gdzie powstał Rzym, miasto Rzym, które było też pewien czas miastem związanym z Etruskami, jak się też przekonamy. Etruskowie to dość tajemniczy lud starożytny. I zainteresowanie zaczęli na szerszą skalę budzić dopiero w XVIII wieku. Wtedy to zaczęto się im przyglądać, interesować, a w dużej mierze był to efekt znalezisk dokonywanych przez XVIII-wiecznych poszukiwaczy skarbów, którzy stopniowo stawali się archeologami. Te skarby to grobowce Etrusków, na które się natykano tu i ówdzie w okolicach Rzymu i dalej na północ przy paru ważnych ośrodkach, miastach. I w ten sposób jakby ci Etruskowie stawali się dla ludzi już XVIII-wieczne, osobami budzącymi ciekawość. Oczywiście można się by o nich sporo dowiedzieć z kronik rzymskich, bo Rzymianie oczywiście o Etruskach pisali. Tyle tylko, że jak się potem okaże na naszych zajęciach, ten obraz, który zostawili Etrusków Rzymianie, nie był najprawdziwszy.
miał sporo elementów zafałszowanych, co miało związek z tą relacją, która wynikła siłą rzeczy między Rzymianami a Etruskami. U Greków też oczywiście w różnych tekstach wzmianek o Etruskach nie brakowało. Między innymi tam właśnie w jednym z greckich tekstów poruszona była kwestia, skąd się wzięli ci Etruskowie. No i tam pada wyjaśnienie, że to są uchodźcy spod Troi, czyli dawni Trojanie, którym po zdobyciu ich miasta przez Achajów udało się uciec żywymi z płonącej Troi. No i ruszyli w tułaczą drogę, a ta wędrówka w końcu ich zawiodła aż tutaj właśnie na teren Półwyspu Apenińskiego. Dzisiaj oczywiście badacze traktują tę opowieść jako rodzaj mitu, legendy, choć przez długi czas uważano, że faktycznie Etruskowie musieli skądś dotrzeć na ten teren, bo ich pojawienie się, czy ich, bo w pewnym momencie po prostu nagle wyłaniają się z ciemności tych czasów pradziejowych, poprzez oczywiście pismo, które stworzyli dla siebie, i było to już pismo alfabetyczne, stąd nie ma wątpliwości, że w dużej mierze to pismo oparte było na greckim alfabecie, bo wszystko ma miejsce w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Ale dzisiaj też niektórzy zakładają, że niewykluczone, że Etruskowie to po prostu lud, który tutaj mieszkał sobie już dużo wcześniej, czyli jak to się nazywa, autochtoni, czyli ci, którzy ten teren zamieszkiwali sobie już od niepamiętnych czasów, tyle tylko, że po prostu w pewnym momencie ich rozwój osiągnął taki poziom i do tego jeszcze, prawda, przyjęli sobie ten pismo alfabetyczne i tak właśnie wyłonili się nagle z tych ciemności, które zwykle kryją czasy pradziejowe. Czy byli przybyszami, czy nie, w każdym razie rzeczywiście stanowią pierwszą wielką cywilizację starożytną, która liczy się, jeśli chodzi o Półwysep Apeniński. O Rzymie jeszcze wówczas specjalnie nie ma co mówić, bo po prostu jeszcze nie odgrywa żadnej roli. Na mapie zresztą widzimy teraz dokładnie terytorium, zasięg Etrurii, czyli ziem Etrusków. Tutaj rzeczywiście mamy ten Rzym, czyli dokładnie granica południowa zasięgu terytoriów Etrusków. Tyle, że Etruskowie nie stworzyli państwa. Był to obszar kulturowo-etniczny z miastami, które były małymi ośrodkami rozdrobnionej struktury państwowej, czyli taki rodzaj polis, jak u Greków. Takie miasta jak Veje czy inne były właśnie tymi miastami, państwami etruskimi. Etruskowie próbowali około VIII-VII wieku przed naszą erą opanować basen Morza Tyreńskiego, czyli ten, o którym mówiłem, jako wydzielony obszar przez Korsykę, Sardynię i Sycylię. Z drugiej strony zachodnie wybrzeże Półwyspu Apenińskiego i zdominować to morze jako żeglarze, handlowcy. Ale okazało się, że już takie też plany mieli osiedli na południu Grecy. Dlatego doszło do konfliktu, wojny z Grekami, no i tę wojnę Etruskowie przegrali, a zatem tę główną rolę handlowców, żeglarzy też i tutaj pełnili Grecy, a Etruskowie już zajęli się uprawą roli, no i budowaniem tych swoich
miast, miasteczek i po prostu funkcjonowaniem. Nie żywili zresztą do Greków jakichś specjalnych, wrogich emocji wynikających z tej przegranej, bowiem szybko weszli z tymi Grekami także w liczne kontakty i handlowe, i kulturalne, bo tworzona przez Etrusków sztuka szybko zaczęła upodabniać się do pewnych greckich przyjmować pewne greckie cechy, a był to czas, kiedy w Grecji mieliśmy sztukę okresu archaicznego, a więc pewne formy właśnie typowe dla sztuki archaicznej Greków. Zobaczymy Etrusków. Co po nich zostało? Jeżeli chodzi o miasta, to niewiele, prawie nic. Bo po pierwsze Etruskowie swoją architekturą miejską, czyli domy, także świątynie, realizowali z materiałów nietrwałych, czyli takich, które nie miały wielkiej szansy, by przetrwać długie stulecia czy wręcz tysiąclecia. Po drugie, te miasta przejęli potem Rzymianie i jakby no, kontynuowali ich zabudowywanie, a po Rzymianach przyszły następne przecież stulecia już wieków średnich i następnych czasów nowożytnych. Te miasta dzisiaj jeszcze wciąż są bardzo dużymi ośrodkami i dlatego też to, co Etruskowie zrobili, kryje się zapewne jeszcze pod grubą warstwą ziemi, ulic współczesnych i domów w tych właśnie ośrodkach, a dobranie się do tych warstw i prowadzenie tam kompleksowych badań archeologicznych jest bardzo utrudnione, więc najczęściej, jeżeli dochodzi do jakichś odkryć, to po prostu przez przypadek, bo na przykład prowadzone są jakieś prace budowlane i ktoś pod fundamenty wykopie głęboki dół i wtedy może coś przy tej okazji się wyłoni z tamtych właśnie czasów etruskich. Natomiast pozostają dostępne i świadczą o jakby tej cywilizacji najlepiej ich cmentarzyska, czyli nekropolie. Bowiem Etruskowie swoim zmarłym poświęcali sporo uwagi, a także wznosili dla nich monumentalne grobowce i to już nie z materiałów nietrwałych, tylko kamienne, a zatem gwarantujące trwałość. I stąd dzisiaj najlepiej o Etruskach świadczą ich właśnie miejsca pochówku. One też zresztą zwróciły na Etrusków, jak już powiedziałem, uwagę, bo to właśnie te cmentarzyska stały się obszarem licznych poszukiwań od XVIII wieku, no i związanych z tym odkryć. Wszystko to wskazuje, że Etruskowie przywiązywali wagę do życia pośmiertnego podobną jak Egipcjanie, czyli też traktowali taką nadrzędne zadanie, które wymagało pełnej aktywności za życia. I skoro już dla siebie niekoniecznie, czyli potrzeby, by budować jakieś solidne kamienne domostwa, to dla tego życia wiecznego, pośmiertnego, tutaj nie szczędzili wysiłków i kamień był powszechnym użyciu. Kiedy dzisiaj patrzymy na te cmentarze Etrusków, mamy wrażenie, jakbyśmy rzeczywiście znowu przenieśli się do takiego miasta zmarłych, ze szeregowo ustawionymi grobowcami, zupełnie jak domy rozdzielone ulicami. Tyle, że te domostwa grobowe mają specyficzny kształt, najczęściej bowiem mają plan koła, są zniesione na planie koła, tak jak teraz to widzimy. Są kamienne, ale przykrywają je ziemne jakby kopce, nasypy porośnięte trawą czy krzewami. Do wnętrz daje się bez trudu wejść, bowiem wewnętrzne pomieszczenia, komory grobowe były dostępne dla żywych, którzy, jak się domyślamy zatem, często swoich zmarłych odwiedzali i tam z nimi pozostawali w kontakcie, składali ofiary, zapewne modły i tak dalej. Czyli że ta więź między żywymi a zmarłymi była dla Etrusków bardzo ważna.
Przypuszcza się, że te domy grobowe, czyli grobowce, odzwierciedlały formę najstarszych domów etruskich, czyli tych, które normalnie były wykorzystywane do zamieszkania, czyli że te chaty Etrusków też mogły być na planie koła, tyle że to były ziemianki, częściowo drewniane, częściowo gliniane, przykrywane pewnie darnią, czyli trawą i tak dalej, by zabezpieczyć je. I ta forma została jakby przejęta dla grobowców i utrwaliła się w ten sposób. Te grobowce Etrusków nazywamy tumulusami. To słowo musimy sobie zapamiętać. I wyjaśnienie też mamy oczywiście na górze podane, że te tumulusy to grobowce etruskie na planie koła, przykryte ziemnym kopcem. Skąd wzięło się to przypuszczenie, że kształt, forma tych tumulusów odzwierciedla w najstarszej fazie domy etruskie? Przekonamy się o tym, jak wejdziemy do środka takiego grobowca, tumulusa. I już znaleźliśmy się wewnątrz jednego z nich. Jak widać wyraźnie, to kamienne wnętrze zostało ukształtowane w taki sposób, że przypomina wnętrze chaty mieszkalnej z łożami ustawionymi po bokach. Te kamienne sarkofagi mają rzeczywiście imitować formę łoża po jednej, po drugiej stronie, a tu z kolei w tym pomieszczeniu mamy niemal urządzony salon etruski z fotelami, ławami, a na ścianach rozwieszone są okrągłe tarcze. Więc już nie ma chyba wątpliwości najmniejszych, że te grobowce faktycznie próbowały odtworzyć wygląd domu, w którym mieszkano za życia. W jednym z takich grobowców ten efekt jakby odtwarzania domostwa jest jeszcze dalej rozwinięty, bowiem na filarach i kamiennych ścianach rozmieszczono reliefy, czyli płaskorzeźby, odtwarzające, rozmieszczone, pozawieszane tam przedmioty użytku codziennego, na przykład siekiery, maczety, liny, łańcuchy, naczynia i tak dalej, dzbany, które na jakichś drewnianych kołkach mogły sobie w domu wisieć i teraz właśnie pojawiły się tutaj otworzone w formie reliefów. W tych grobowcach oczywiście umieszczani byli zmarli. Najczęściej rozpowszechnioną formą ich pochówku były urny, bo Etruskowie najczęściej po śmierci swoich zmarłych spopielali i w takiej to właśnie postaci po spaleniu umieszczali w urnach, które do tych grobowców były wkładane. Ale mamy też kilka większych form nagrobków mających postać jakby przeznaczoną dla całej osoby, a nie tylko dla jej prochów. Takie dwa nagrobki wyróżniają się szczególnie, bo mają efektowną formę dekoracyjną. Imitują z kolei łoża z leżącymi na nich postaciami zmarłych. Są to pary, w związku z tym domyślamy się, że są to nagrobki małżonków, par małżeńskich. Jeden z takich zabytków znajduje się dzisiaj w Rzymie w Muzeum Etruskim, drugi z kolei w Luwrze w Paryżu. Ta forma sarkofagu nagrobka rzeczywiście bardzo jakby umacnia to przeświadczenie, że Etruskowie postrzegali życie pośmiertne jako jakby dalszy ciąg tego, co się działo tutaj za życia, a więc składało się to życie pośmiertne w dużej mierze z pewnych przyjemności, które dawały rozrywkę żyjącym, na przykład ucztowanie. I dlatego też te łoża leżącymi postaciami to są łoża biesiadne, bo w takiej postaci leżąc
Etruskowie przystępowali do jedzenia tak, jak to wcześniej robili tuż też i Grecy, z jedną tylko w stosunku do Greków różnicą. W tych biesiadach Grecy zasiadali tylko i wyłącznie panowie na sympozjonach. Panie nie miały do nich dostępu, nie mogły być na równi z mężczyznami przyjmowane i goszczone. Natomiast Etruskowie tutaj swoim partnerkom zapewniali równość jakby w korzystaniu z tej właśnie formy rozrywki. I dlatego mamy tutaj to, jak widzimy, oboje, a nie tylko jego. Te nagrobki zostały wykonane z specyficznego materiału. To terakota, tak się go ona określa, a jest to rodzaj gliny. Oczywiście są różne odmiany gliny. Ta konkretnie nazywana terakotą ma pewien określony wysoki stopień wypalania, a po tym właśnie wypaleniu w piecu twardnieje na tyle mocno, że jest bardziej odporna na uszkodzenia niż zwykła glina i ma ciemniejszy brązowy odcień, taki właśnie ciemno-brązowo-czerwonawy. Tą terakotą Etruskowie posługiwali się często w rzeźbie, jak się przekonamy jeszcze. Te pary mają także pewne cechy portretowe, czyli ich twarze mają wyraźnie pewne cechy indywidualne, chociaż oczywiście mieszczą się jeszcze w tym wzorcu rzeźby greckiej archaicznej, bo tu wpływ tej greckiej rzeźby archaicznej widać bardzo dobrze, ten, chociażby poprzez te uśmiechy. To drugi zabytek, ten jest w Luwrze. I tu też jest para małżonków na wieku ułożona tego sarkofagu, tego nagrobka. Ten jest też polichromowany, tamtym już się ta polichromia gorzej zachowała, a tutaj lepiej, czyli widać, że to było też i kolorowe. I kolejną parę sobie, prawda, małżeńską oglądamy. W VI wieku, przed naszą erą, grobowce etruskie doświadczają pewnej zmiany, mianowicie zaczyna się popularyzować dekorowanie ich malarstwem, czyli pojawi się też dzieła malarskie na ścianach tych grobowców. I tu też jesteśmy prawie że pewni, że te dzieła malarskie etruskie wzorowane były na malarstwie greckim, a zatem są dla nas takim istotnym ogniwem brakującym w przypadku malarstwa greckiego, bo tam tych zabytków praktycznie prawie że nie mamy, a skoro Etruskowie korzystali, czy to bezpośrednio sprowadzając sobie greckich malarzy do dekoracji grobowców, czy też na nich się wzorowali, no to dzięki temu możemy coś też o tej greckiej sztuce tego czasu powiedzieć. I znowu w tych dekoracjach malarskich grobowców powtarzają się te same jakby wątki, czyli znowu uczty, biesiady, ale także i inne formy rozrywki, na przykład taniec i muzyka lub sport. Cmentarzyska z tymi tumulusami to dzisiaj najbardziej taki wyraźny, zachowany element dziedzictwa etruskiego. Natomiast, jak już powiedziałem, z innymi obszarami jest dużo gorzej, bo tutaj materiał z jednej strony nie sprzyjałby, by te budowle mogły do naszych czasów przetrwać w miarę dobrze, bo były wznoszone głównie z gliny i drewna. Po drugie, oczywiście, tak jak powiedziałem, no, te miasta, gdzie Etruskowie sobie funkcjonowali, funkcjonują po dzień dzisiejszy też i są gęsto zabudowane, więc tutaj szans na ich właśnie jakby przetrwanie tych obiektów nie było. Ale możemy odtworzyć na przykład wygląd świątyni etruskiej, czyli takiej, z której Etruskowie korzystali, by swoim bogom składać ofiary. Mamy to głównie dzięki kilku modelom glinianym, które znaleziono w grobowcach i na ich podstawie właśnie odtworzono
zrekonstruowano wygląd świątyni etruskiej. Tu mamy rysunek przedstawiający taką właśnie świątynię i jej plan. No i właśnie, widzimy, że świątynia etruska też jest, jak u Greków, budowlą podłużną, prostokątną, z od przodu znajdującym się kolumnowym portykiem, czasami też obejmującym boczne elewacje. A więc pod pewnymi względami ta świątynia etruska przypomina grecką. Są jednak różnice, które też dadzą się zauważyć, no wynikające chociażby z faktu, że są to drewniane konstrukcje, wypełniane tylko gliną. Ale przede wszystkim świątynia etruska nie była wzniesiona na kilkustopniowym podwyższeniu, krepidomie, tylko na rodzaju postumentu, który się nazywa podium. No ale też również da się zauważyć obecność tutaj porządku architektonicznego, który mimo pewnych podobieństw do greckiego porządku doryckiego jednak się od niego zasadniczo różni. Ten porządek wróci nam potem w architekturze rzymskiej i będzie bardzo powszechny. Nazywamy go toskańskim, ale jego twórcami byli właśnie Etruskowie. Co go charakteryzuje? Przede wszystkim trzony są gładkie, pozbawione kanelowania, czyli żłobień. A na dole ta kolumna etruska, czyli toskańska, posiada bazę, czyli podstawę, której porządek dorycki nie posiadał. Natomiast co do kapitelu, to już tak już rzeczywiście pewne podobieństwo tutaj zachodzi. Też mamy kwadratową płytę, czyli abakus, i pod spodem mechinus, jakby rodzaj takiego spłaszczonego wałka. W belkowaniu już nie pojawią nam się we fryzie żadne tryglify i metopy, tych brakuje. Świątynia etruska była też dość bogato zdobiona posągami, ale ustawiane były one często też nie tylko wewnątrz przyczółka, czyli w tym panonie, ale także na krawędzi tego trójkątnego przyczółka z przodu i z tyłu i po linii grzbietowej dachu. O właśnie, tutaj widzimy taki częściowo zachowany model świątyni etruskiej, który jest dla nas dzisiaj punktem wyjścia, na podstawie którego możemy sobie tę świątynię odtwarzać. No i oto jeszcze jeden zabytek rzeźby etruskiej, czyli wieńczący kiedyś świątynię w miejscowości Veje posąg Apollina, też wykonany z terakoty, czyli z tej gliny. Ma on też postać wyraźnie podobną do rzeźb greckich okresu archaicznego. Ale byli też Etruskowie znakomitymi odlewnikami i dlatego też mieli szansę robić dzieła odlewane z brązu na wosk tracony. Też domyślamy się, że tę technikę poznali dzięki Grekom, opanowali. Ale przynajmniej kilka zabytków tą techniką wytworzonych dzisiaj budzi najwyższy szacunek, respekt dla talentów etrusków, talentów artystycznych. Pierwszy z tych dzieł to chimera, którą teraz widzimy, a więc zwierzę fantastyczne, z mitologii zaczerpnięte. Lew, który ma jeszcze dodatkowo głowę kozy i ogon w formie węża. To pełne aktywności drapieżne stworzenie, czai się do skoku, prawda, otwierając potężną paszczę z kłami. Dzieło rzeczywiście świetnie wykonane, pełne energii, takiej mocy, dynamiki. Drugi przykład rzeźby odlanej z brązu może wydać wam się dobrze znanym dziełem i zdziwić może tylko związek z Etruskami, ale taka jest prawda. Oto przed nami Wilczyca Kapitolińska. Powstała w V wieku przed naszą erą, dzieło rąk etruskich. Znamy nawet autora, który ją wykonał.
Wilczyca Kapitolińska to oczywiście kolejne przedstawienie mitologiczne i animalistyczne, choć zwierzę jest tym razem konkretne, a nie fantastyczne. Tyle, że kojarzymy tę wilczycę przede wszystkim z początkami Rzymu, bo według legend to właśnie taka wilczyca miała wychować porzucone w lesie dwa małe szkraby, bliźniaki Romulusa i Remusa. I też w takiej to formie karmiącej wilczycy ją Etruskowie przedstawili. Tyle tylko, że te dwa małe brzdące, których tutaj mamy na dole, dobierające się do wymion tej wilczycy, nie są oryginałami z czasów starożytnych. Dodano je w czasach renesansu, czyli wiele wieków później. Oryginalna jest tylko sama wilczyca. Niemniej jest to dzieło fantastyczne, bo rzeczywiście i pokazujące doskonałą znajomość anatomii tego właśnie zwierzaka, a także pełna emocji, ekspresji. Z jednej strony wyczuwamy, że jest w niej ta czułość macierzyńska, ale także i jest bardzo groźna, no bo czuwa nad bezpieczeństwem tych, którzy pozostają pod jej opieką. Więc patrzy się do, rozgląda się dookoła, na te kły widoczne w paszczy. Nie pozostawiam wątpliwości, że nie będzie miała chwili wahania, żeby zaatakować, gdyby jakiekolwiek zagrożenie na horyzoncie się pojawiło. Ta rzeźba jest dla nas znakomitym też przykładem tej bardzo złożonej i trudnej relacji, która łączy Rzym i Etrusków. Bo przecież ta wilczyca stała się symbolem Rzymu, godłem państwowym i herbem miasta. Ten związek ma swoje przyczyny oczywiście, bowiem miasto Rzym rodziło się według legend założone przez Romulusa i Remusa w 753 roku przed naszą erą, czyli w 8 stuleciu. A ci dwaj chłopcy byli właśnie potomkami tych uciekinierów z Troi. Etruskowie Rzymem, nad Rzymem panowali jako władcy, monarchowie, bowiem w początkach Rzym był po prostu zbiorem małych osad funkcjonujących na wyniosłych wzniesieniach w dolinie rzeki Tybr, która właśnie wkrótce wpadała do Morza Tyreńskiego. Tyle tylko, że zanim do tego morza dotarła, to sobie tutaj takimi meandrami, zakolami płynęła przez ten obszar pofalowany z tymi właśnie wzniesieniami, a w dolinach pomiędzy tymi wzgórzami panowała gęsty las i teren był wybitnie podmokły, bagienny, a więc dość trudny do funkcjonowania. Z kolei za to te wzniesienia dzięki temu miały takie zapewnione jakby warunki bezpieczeństwa. I to właśnie na tych wzniesieniach rodziły się pierwsze jakby osady, które potem połączone dały nam Rzym. I właśnie na tym terenie władzę swoją rozpostawili Etruskowie i królami Rzymu byli władcy etruscy, ale w tych innych osadach mieszkały już inne społeczności, także pod względem językowo-etnicznym, dlatego też panowało napięcie pomiędzy królami a ich poddanymi, mówiącymi trochę innym dialektem i uważającymi się jakby, że przynależą do innej jakby społeczności. To byli Latynowie. I z tego też powodu te stosunki władca i poddani nie układały się harmonijnie. Było nieustannie pełno mnóstwo napięć i konfliktów. Ostatecznie ten konflikt doprowadził do wybuchu buntu przeciwko monarchii
i obalenia ostatniego króla, który został z Rzymu wygnany. I w ten sposób władza nad tym budującym się, tworzącym, jednoczącym miastem znalazła się w rękach obywateli, którzy mieli pełnię praw, bo byli ludźmi wolnymi i zamożnymi. I oni to właśnie stworzyli podwaliny ustrojowe republiki. Miało to miejsce w VI wieku przed naszą erą i od tego momentu już Etruskowie z Rzymem nie mieli nic wspólnego, ale z kolei Rzymianie mieli coraz więcej jak gdyby wspólnego z Etruskami, bo rozpoczęli ekspansję terytorialną, czyli krótko mówiąc zaczęli poszerzać swoje terytorium, oczywiście głównie metodą zbrojną podbojów i tak po kolei ziemie etruskie przechodziły w ręce teraz Rzymian. W końcu ten proces się zakończył całkowitym podbojem północnej Italii i wszystkie te ziemie etruskie znalazły się w granicach państwa rzymskiego, które na tym też nie poprzestało, ale swoje rozprzestrzenianie prowadziło dalej. Także jeszcze ten proces powiększania Rzymu na tym się nie zakończył. Przejmując etruskie ziemie, przejmując także lud etruski traktowany teraz jako ludzi drugiej kategorii, Rzymianie po pierwsze w swoich opisach historycznych, kronikach tworzyli taki czarny PR wokół Etrusków jako ludu kompletnie do niczego niezdolnego, gnuśnego, leniwego i w ten sposób niejako uzasadniali, usprawiedliwiali ich podbój. Z drugiej strony z kolei z tych Etrusków jako przede wszystkim twórców i artystów korzystali. Bo z kolei tutaj na tym polu jakoś Rzymianie nie wykazywali się szczególną inwencją i otwartością. I dlatego też etruscy artyści im, krótko mówiąc, służyli i wykonywali pracę dla Rzymian. W ten sposób jakby dziedzictwo etruskie wchłaniała ta rzymska tradycja od samego początku. Potem tę rolę główną dostarczycieli sztuki przejmą Grecy, kiedy Rzymianie przystąpią do podboju Grecji. Najpierw oczywiście tych położonych na południu Włoch kolonii greckich, a także oczywiście na Sycylii, a potem już bezpośrednio atakując Półwysep Bałkański, bo przecież Rzymowi nie starczyło tylko i wyłącznie zamknąć się w granicach Półwyspu Apenińskiego. I wtedy to właśnie grecka sztuka stała się jak gdyby głównym celem podziwu, zachwytu i pożądania ze strony Rzymian. No i właśnie ta Wilczyca jest jakby świadectwem tej całej złożonej i tragicznej historii Etrusków, bo wytwór etruski, dzieło rąk etruskiego artysty, dzisiaj jest powszechnie kojarzone jako symbol Rzymu. A przykładów takich właśnie dzieł powstałych na cele dla Rzymian jest jeszcze trochę. Wśród nich wspaniałe popiersie przedstawiające mężczyznę o imieniu Brutus. W pierwszym momencie może się niektórym przypomnieć, że tak miał na imię zabójca Juliusza Cezara. Faktycznie takie imię miał, ale to nie o niego tutaj chodzi. Ten Brutus żył wcześniej, bo był jednym z pierwszych rzymskich senatorów, konsulów, a więc należał do tej pierwszej grupy Rzymian, którzy przejęli władzę, obalając monarchię i był jednym z twórców właśnie republiki. Jego portret ma formę popiersia, czyli nie obejmuje całej postaci. Wykuty w czarnym kamieniu obiekt jest znakomitym przykładem realizmu, tak daleko jakby rozwiniętego, że właściwie nie mielibyśmy chyba najmniejszych problemów na podstawie tej rzeźby rozpoznać jej właściciela. Tę cechę takiego właśnie zaawansowanego, pogłębionego realizmu
Rzymianie zawdzięczają sztuce etruskiej, przejęli ją od Etrusków. Ale w tym przypadku jeszcze mamy etruskiego autora, bezdyskusyjnie, tak jak również i w przypadku tej drugiej rzeźby, którą też wykonał etruski artysta na usługach Rzymian pozostający. Dzieło ma tytuł Orator, czyli mówca, bo oglądamy tutaj rzymskiego patrycjusza piastującego funkcję senatora w trakcie wygłaszania mowy, zapewne w senacie, ubrany w charakterystyczny strój, którym nosili właśnie ci wyróżniający się funkcją i zaszczytami dostojnicy, czyli togę, a wzniesiona w górę dłoń jest właśnie takim gestem wykonywanym w trakcie przemówienia do tłumów. No i twarz tego naszego oratora też ma cechy portretowe i to takie wybitne, wyraziste. Takich posągów potem w Rzymie będzie powstawało bardzo dużo, bo na przestrzeni wieków kolejni właśnie patrycjusze, senatorowie będą chcieli mieć też swoje portrety i najczęściej całopostaciowe i właśnie z taką wzniesioną w górę dłonią. Także ten obiekt możemy traktować wręcz jako rodzaj takiego wzorca, modelu dla późniejszych rzymskich rzeźb. No i w ten sposób jakby domknęliśmy już opowieść o Etruskach, by móc się skupić na Rzymianach. A więc wkraczamy już w obszar sztuki rzymskiej. Zaczniemy jednak od spraw związanych ze sztuką, ale spojrzymy na animowaną mapę. Zawiera ona właśnie kolejne etapy podbojów Rzymian i tym samym powiększanie terytorium państwa rzymskiego. No to bardzo wyrazisty i mocno, dużo mówiący nam przykład animacji, bo to państwo rzeczywiście rozprzestrzeniało się gwałtownie. Jak widzieliśmy w pewnym momencie, apogeum tego rozprzestrzeniania właśnie zagarnęło prawie całą Europę Zachodnią, sięgając nawet po połowę Wielkiej Brytanii. Z kolei na południe otoczyło całe Morze Śródziemne swoimi terytoriami podbitymi, a więc Grecję, Bałkany, Azję Mniejszą, Bliski Wschód, no i północną Afrykę z Egiptem na czele. Także Morze Śródziemne w pewnym momencie stało się tego imperium, tego państwa rzymskiego, jakby jeziorem wewnętrznym. Ten podbój był oczywiście możliwy dzięki niezwykłej umiejętności sprawnego organizowania tej struktury państwa, którą Rzymianie mieli w małym palcu od samego początku opanowane, a więc sprawna administracja, zarządzanie, ale także oczywiście wojsko, armia, która była u Rzymian bezwzględnie jednym z najważniejszych ich tworów i absolutne jej sukcesy tutaj były, była to armia nie do pokonania praktycznie dla tych, z którymi weszła w konflikt. Poza tym Rzymianie oczywiście potrafili to państwo odpowiednio zagospodarować, na przykład poprzez tworzenie dróg, bitych gościńców, a nie piaszczystych z wybojami dróżek. Dzięki takim właśnie nowoczesnym drogom można było po pierwsze szybko przemieszczać armię, a także poprzez sieć kurierów przekazywać rozkazy i wiadomości szybciej niż w innych warunkach. Ale oczywiście też te drogi były ważnym elementem gospodarczym, bo przez te dobrze utrzymane, wybijane kamiennymi płytami drogi też toczyły się karawany kupców z towarami i zatem też postępowało zaludnienie poszczególnych rejonów. Rzymianie mieli też
ogromną zdolność, by podbite terytoria na trwale wiązać ze sobą. Na tym przejechało się nie jedno imperium, nie tylko starożytne, bo podbić to oczywiście jedna sprawa i nie taka najtrudniejsza. O wiele poważniejszym problemem jest potem utrzymać te ziemie podbite, zwłaszcza gdy ludy, które znalazły się w niewoli, traktuje się jak najgorzej. To wtedy oczywistym jest, że takie ziemie nigdy nie osiągną stanu spokoju i w związku z tym trzeba je cały czas trzymać twardą ręką i utrzymywać też oczywiście stosowne siły zbrojne, żeby to móc realizować. Rzymianie przyjęli inną strategię. Owszem, w pierwszym etapie srożyli się i tych podbitych traktowali jak najgorzej, łącznie z tym, że byli oni tam dostarczycielami taniej siły roboczej, czyli niewolnikami. Ale z czasem ta wrogość i traktowanie w ten sposób ustępowało innemu działaniu, czyli pozyskiwaniu sobie tych podbitych ludów, między innymi na przykład poprzez uszanowanie ich odrębności językowych, religijnych, zwyczajów, tradycji miejscowych, bo Rzymianie niczego swojego tutaj im nie narzucali. Z czasem także przystępowali do jakby przyłączenia tych społeczności już przez pewien czas dłuższy zromanizowanych, by stali się pełnoprawnymi członkami rzymskiego społeczeństwa. Czyli przyznawano im takie same prawa jak Rzymianom i w ten sposób kształtujące się to państwo stawało się państwem wielonarodowym, wieloetnicznym i też wielokulturowym. To było absolutnie zjawisko niezwykłe w całym obszarze starożytności. To ogromne terytorialnie państwo jednak musiało też zmodyfikować swój dotychczasowy model ustrojowy, czyli krótko mówiąc republika, która sprawdzała się do pewnego momentu, w pewnym momencie okazała się jednak niewydolną i dlatego też co bardziej światli, polityczni, ambitni ludzie zaczęli o władzę nad Rzymem jako całością walczyć między sobą. Tak doszło do dramatycznych wojen domowych w pierwszym wieku przed naszą erą. Ostatecznie przyniosły one rozstrzygnięcie i Rzym przestał być republiką, zamieniając się w cesarstwo. Tyle, że ten zwycięski władca, który przejmuje Rzym, czyli Oktawian August, postarał się, żeby przynajmniej propagandowo stworzyć złudzenie, że nadal Rzym jest jakby republiką, bo stare systemy, łącznie z Senatem, nie zostały rozwiązane, tylko utrzymane. A swoją władzę Oktawian opierał na skupieniu w swoim ręku najważniejszych funkcji i przywilejów, zaszczytów, tytułów, dzięki czemu mógł w pełni kontrolować bieg spraw w państwie. I tak Rzym stał się cesarstwem. I w takiej formule władza mogła być lepiej realizowana w sytuacji, kiedy to państwo zyskało już właściwie, czy zyskiwało właśnie ten swój optymalny terytorialnie zasięg, który teraz właśnie na tej mapie już nieruchomej widzimy. Imperium Romanum, twór niezwykły. Dzisiaj patrzymy na niego oczywiście z ogromnym zainteresowaniem, bo wiele elementów współczesnych znajduje swoje odbicie w tamtym czasie. Stąd można się spotkać też z takimi pytaniami, czy nasza współczesność nie zmierza troszeczkę w tę samą jak gdyby koleje historyczne, jakie kiedyś przed wiekami doświadczyły Rzym. I nie skończy się to nasza współczesność też takim upadkiem spektakularnym, jak w końcu doszło do upadku Imperium Romanum, ale nie wybiegajmy za daleko. Natomiast oczywiście wracając już do kwestii artystycznych, czyli sztuki, to Rzymianie przez długi czas
pod tym względem specjalnie nie mieli niczego ciekawego do zaoferowania, zwłaszcza że zdecydowanie nad nimi górowali najpierw Etruskowie w samych początkach państwa rzymskiego, a potem Grecy. Tę sztukę grecką zresztą Rzymianie pokochali ogromną namiętnością i dlatego, kiedy dokonano już podboju Bałkanów, czyli Grecji w Azji Mniejszej, to zaczęto na masową skalę ściągać te oryginalne dzieła Greków, bo Rzymianie ich potrzebowali do swoich dekoracji własnych pałaców, willi, domów i tak dalej. I z tego też powodu w ogromnej ilości Grecja była ogołacana ze swoich arcydzieł tworzonych w wiekach wcześniejszych, a nie mogąc jakby wystarczyć te dzieła, które Grecy stworzyli, robiono im kopie, o czym już wiemy, bo głównie na tych kopiach bazowaliśmy, poznając dzieje rzeźby greckiej. Natomiast Rzym zaczął się artystycznie liczyć dopiero w momencie, kiedy doszło do przewrotu ustrojowego i republikę zastąpiło cesarstwo. Wcześniejsze okresy można byłoby spokojnie sobie odpuścić i tak to zresztą zrobimy, bo nie będziemy się zajmowali dokonaniami artystycznymi Rzymian z czasów republiki chociażby, bo głównie te najbardziej godne uwagi dokonania na tym polu to są drogi chociażby i mosty wznoszone, by te drogi mogły biec także napotykając na przeszkodę na przykład w formie płynącej rzeki czy głębokiej doliny. I pod tym względem rzeczywiście dorobek Rzymian jest już na etapie republiki godny uwagi, ale nie w innych obszarach, na przykład architektury sakralnej, czy innych dzieł rzeźby, malarstwa. To wszystko stanie się dopiero godne uwagi, kiedy Rzym stanie się cesarstwem. Ma to swoje uzasadnienie, bowiem tak bardzo praktyczni Rzymianie docenili sztukę jako element propagandy władzy, czyli krótko mówiąc, ogromne inwestycje w sztukę zaczynają się w momencie, kiedy cesarze będą musieli chcąc nie chcąc zabiegać o popularność wśród swoich poddanych i tym sposobem umacniać swoje rządy. To właśnie jeden z najważniejszych powodów, dla którego nagle sztuka rzymska złapie wiatr w żagle i zacznie się gwałtownie rozwijać, głównie architektura. I to będzie architektura monumentalna, czyli nieznana w skali Grekom, którzy raczej pod tym względem nie szaleli i nawet te największe budowle, takie jak Partenon na Akropolu, mają pewien ludzki wymiar, skalę, nie jakąś gigantyczną, która by mogła, prawda, przytłoczyć patrzących. Natomiast Rzymianie tutaj już takiego ograniczenia absolutnie nie stosują. Skala, wielkość, monumentalizm to jeden z głównych czynników, które mają właśnie u odbiorcy wywołać podziw, zachwyt i tym samym poczucie wdzięczności wobec tych, którzy taką budowlę sfinansowali, ją zamówili, zlecili wykonanie. I dlatego propaganda państwowa jest jedną z naczelnych cech sztuki rzymskiej. Przyjrzyjmy się teraz jeszcze planszom z informacjami wstępnymi. Zaczęliśmy od chronologii, ale to oczywiście nie jest dla nas tak szalenie obciążające pamięć. Tym się raczej historycy zajmą niż ja. Natomiast tak dla ogólnej orientacji, więc mamy tutaj i ten legendarny początek, rok 753. Dodam, że tak jak w przypadku Greków, którzy pierwszą olimpiadę uznali za ten początek swojej rachuby kalendarza, tak Rzymianie z kolei liczyli kolejne lata od powstania Rzymu, założenia Rzymu. No i mamy ten pierwszy okres, czyli królestwo, zakończony w 509 roku, bo wtedy doszło do obalenia monarchii, wygnania ostatniego króla z Rzymu i zaczyna się republika, ta forma ustrojowa, która rzeczywiście i dzisiaj ma swoje znaczenie, no bo tutaj właśnie powstają jakby podstawy, które kojarzymy ze słowem republika. Tyle, że ta republika potrwa do końca I wieku przed naszą erą i
zostanie jakby, ustąpi miejsca cesarstwu, które będzie miało ten zupełnie inny system rządów. Potęga i wspaniałość Rzymu kończy się mniej więcej z początkiem III wieku. Potem państwo rzymskie zaczyna pogrążać się w coraz większej anarchii, chaosie i kryzysie, a przypieczętowaniem tego wszystkiego będzie podział na dwie części, na Cesarstwo Zachodnie i Wschodnie, który nastąpi pod koniec IV wieku naszej ery. Przy okazji też oczywiście narodzi się chrześcijaństwo, nowa religia, jeszcze w obrębie państwa rzymskiego przecież. No i ostateczny upadek części zachodniej, rok 476, jest dla nas symbolicznym końcem starożytności. Natomiast wschodnia część dawnego Imperium Romanum żyła będzie jeszcze 1000 lat dłużej i zakończy swoją historię w roku 1453, gdy cesarstwo nazywane już wówczas Cesarstwem Bizantyńskim zdobędą, panują Turcy, czyli muzułmanie. Tak, z kolei planszka podsumowuje nam to wszystko, co mówiłem do tej pory, jeśli chodzi o sztukę i kulturę rzymską. A więc po pierwsze, w tym punkcie na górze widzimy, że rzeczywiście ta kultura rzymska to jest rodzaj tygla, czyli takiego miejsca, gdzie się łączą, skupiają i mieszają różne kultury o różnych korzeniach, ale których główną siłą składową jest niewątpliwie ten wkład grecki. Sztuka jest tworzona na zamówienie państwowe, czyli tutaj ten element propagandy władzy cesarskiej odgrywa kluczowe role. I dlatego też budowle mają rzeczywiście skalę niebywałą i też ten przepych, który ma pokazać siłę państwa i też oczywiście władzę cesarzy. Realizm. To oczywiście w sztukach plastycznych, czyli malarstwie i w rzeźbie rzymskiej będzie elementem wiodącym, a w architekturze to monumentalizm, czyli pokazanie tej potęgi państwa i władcy, dekoracyjność, czyli zdobienie przestrzeni publicznej, no i kolejna bardzo ważna cecha, czyli utylitaryzm, czyli zasada użyteczności. Jeżeli coś robimy, to ma to służyć pewnym konkretnym zadaniom, a nie tylko być po prostu pięknym obiektem do podziwiania. Ta rzymska reguła użyteczności tego, co robią, była jakby immanentną cechą ich osobowości, ich natury, jakby cechą narodową, można by rzec. I pozostała nawet, kiedy te budowle były gigantyczne. Ale jeżeli już były gigantyczne, to przede wszystkim były to takie budowle, jak na przykład właśnie wielkie, potężne termy, czyli łaźnie, albo stadiony, czy obiekty widowiskowe, jak amfiteatry. By robić to wszystko, by tworzyć te dzieła tak gigantycznymi, Rzymianie wykazali się ogromną też inwencją na polu konstrukcyjnym, bowiem obok cegły, która stała się podstawowym budulcem w Rzymie, pojawi się nam nowe tworzywo, czyli beton rzymski. To nie jest beton ten, który znamy z dzisiejszych budów, oparty na cemencie, tylko to jest rodzaj substancji też półpłynnej, zastygającej, wytwardniającej w takich drewnianych szalowaniach, czyli obudowach. Tyle, że ta skład tego rzymskiego betonu opiera się w dużej mierze na sproszkowanym tufie, czyli odmianie wulkanicznej skały wydobywanej spod Rzymu i mieszanej z różnymi komponentami, które, prawda, wiążą ten sproszkowany kamień. Ważne też jest pojawienie się rozwiązania architektonicznego, które powiększa zdecydowanie nośność rzymskiej architektury. To łuk, czyli arkada. Dzięki temu można było też te przestrzenie wewnątrz budynków przykrywać sklepieniami, a nie drewnianym stropem, czy zostawiać wręcz otwartą konstrukcję dachu, jak to było zwykle w budowlach greckich.
No i na koniec jeszcze pojawiły nam się dwa nowe porządki, które Rzymianie wniosą do architektury antycznej, dodając do tych, które stworzyli Grecy. To porządki toskański i kompozytowy. Z porządkiem toskańskim żeśmy się już zaprzyjaźniali dzięki Etruskom, a co do tego drugiego, no to przyjdzie czas, to go wyjaśnię, na czym on polegał. Na razie zajmijmy się arkadami, bo to ważny termin. Mamy tutaj typowe przykłady arkad, arkad otwartych, czyli tworzących rodzaj konstrukcji opartej, wykorzystującej formę łuku, który podstawami spoczywa na filarach, czyli w spornikach pod spodem umieszczanych. Arkada ma pewną ogromną wartość nośną, dźwigającą. Rozkłada bowiem napór na ciężarów znajdujących się nad nią na boki, czyli na te filary. Stąd też Rzymianie stosowali to rozwiązanie także wewnątrz murów. Tutaj mamy przykłady takich wewnętrznych w murze uczynionych arkad, dzięki którym też ta masa napierająca z góry na dół była odpowiednio przenoszona na te punkty. I otóż arkada, zwłaszcza ta widoczna, posiadać mogła także ozdobną formę obramienia i nazywamy tę formę obramiającą, dekoracyjną archiwoltą. To jest właśnie to. No i teraz co do porządków. Mamy, jak widzimy, pięć odmian porządków architektonicznych. Trzy pierwsze to są greckie, znane nam doskonale, mam nadzieję. Porządek dorycki, joński i koryncki, z charakterystycznymi też różnicami, jeśli chodzi o efekt, wrażenie, na przykład smukłość, proporcje lub odwrotnie ciężkość, masywność. I teraz pojawiają nam się dwa już typowo rzymskie porządki, toskański i kompozytowy. Ten pierwszy, jak już powiedziałem, to element, który Rzymianie zawdzięczają Etruskom. Odegra ten porządek u Rzymian dużą rolę, bo kiedy zaczęto te greckie wzory przeszczepiać, coś sprawiło, że jednak Rzymianom porządek dorycki nie przypadł do gustu, czyli krótko mówiąc, pojawił się on na terenie państwa rzymskiego bardzo rzadko. Pojawiał się bardzo rzadko. Można by niemal, powiem, na palcach obu rąk policzyć obiekty rzymskie, gdzie zastosowano ten porządek dorycki. Natomiast zastąpił go porządek toskański, bo ma podobne cechy, czyli też pewną surowość, prostotę, no te gładkie trzony, ale ma też bazę. I dlatego ten porządek toskański był łączony z jońskim i koryńskim, które Rzymianie chwytali w mig. Jak wyglądają te właśnie elementy toskańskie? Już teraz możemy się przekonać w formie zdjęcia konkretnej budowli, gdzie występuje półkolumna toskańska, a tu mamy rysunek i model tej kolumny toskańskiej. A więc raz jeszcze gładkie trzony, ale z bazą na dole i z tymi właśnie elementami abakusem i echinusem. Podpierają one belkowanie, ale już we fryzie nie zobaczymy tryglifów i metop. Fryz jest tak samo jak w jońskim czy koryńskim, albo gładki, albo rzeźbiony w formie reliefu ciągłego. Natomiast co do porządku kompozytowego, to tutaj mamy sytuację dziwną, bo jest to porządek powstały poprzez połączenie porządku jońskiego z koryńskim. I tu jest pewien kłopot, bo w porządku koryńskim i tak pojawiała się woluta. Teraz jednak ta woluta będzie miała zdecydowanie większą rolę do spełnienia niż tam w czystym porządku koryńskim. I dlatego mamy tutaj do czynienia z takimi kolumnami, gdzie kapitel składa się właśnie z tych dwóch rzędów akantu,
a nad nimi wielkie, potężne woluty, jak w porządku jońskim to występuje. Żeby jednak umieć rozpoznać porządek kompozytowy, trzeba mieć pewne doświadczenie, wyrobienie, bo krótko mówiąc, zawsze gdzieś na początku możemy mieć wątpliwość, czy ta woluta jest już dostatecznie duża, żeby tę kapitel czy kolumnę nazwać kompozytową, czy też nie i trzeba ją jednak określić jako koryncka. Więc to z tego sobie zdaję sprawę, no ale tutaj jedynym rozwiązaniem jest po prostu ćwiczenie się w tej umiejętności odróżniania tych dwóch porządków. Ale żeby nie było nam tak łatwo i prosto, to jeszcze Rzymianie wymyślili dwa rozwiązania, które też nazwali porządkami, chociaż nie mają one już takiego charakteru jak przed chwilą, jako taki wyrazisty model dołożony do tego, co Grecy stosowali. Te dwa rozwiązania były bezpośrednio związane z faktem, że rzymskie budowle monumentalne często miały też kilka kondygnacji. Nie były to budowle jednokondygnacyjne, jak na przykład świątynia grecka. I zatem trzeba było wymyśleć sposób, jak rozwiązać taką dekorację zewnętrzną elewacji budynku kilkukondygnacyjnego. I tutaj Rzymianie usystematyzowali te rozwiązania w dwóch modelach. Pierwszy nazwali porządkiem wielkim, a drugi spiętrzonym. Ten porządek wielki polega na tym, że jeden z wybranych porządków, najczęściej to będzie koryncki lub kompozytowy, ale joński też się trafia, rządzi całą wysokością elewacji od dołu do góry. I w związku z tym, jeżeli występują jakieś podziały na piętra, kondygnacje, to odbywają się jakby pod spodem. I tym samym ten jeden porządek rządzi całą fasadą. I to nazywamy porządkiem wielkim. Natomiast porządek spiętrzony to takie rozwiązanie, w którym na każdej kondygnacji występuje inny porządek architektoniczny. A zatem mamy tutaj połączenie różnych właśnie znanych nam tych porządków, a więc toskańskiego, jońskiego, koryńskiego czy kompozytowego. Jednak jest pewna reguła, pewna zasada, według której dobierano te porządki. Otóż najsurowszy i najcięższy lądował zawsze na dole, zdobniejszy i lżejszy po środku, a ten najefektowniejszy na górze. I tak powstaje nam porządek spiętrzony. Byli też Rzymianie twórcami nowych modeli ornamentów, które do greckich dołożyli. Wśród nich jest jeden, który ma grecką nazwę, ale jest rzymski. Nosi nazwę bukranion, a jest to rodzaj girlandy kwietnej i lub z owoców i liści składającej się, rozpiętej pomiędzy czaszkami rogatych stworzeń, czyli wołów lub krów. I to jest bukranion. Czyli po pierwsze mamy tutaj jako zaczepienia tych girland czaszki krowie, a pomiędzy nimi zwisają półkoliście, takie efektowne kompozycje roślinne z owocami, czasami także i kwiatami, oczywiście i liśćmi. Drugi ornament zyskał nazwę dopiero po wiekach, w renesansie, bowiem okrzczono go słowem groteska. Powodem, dla których taką nazwę temu ornamentowi nadano, było to, że pierwsze jego zapoznanie po wiekach nastąpiło, kiedy w Rzymie na początku XVI wieku okazało się, że pod wzgórzem Esquilin kryją się różne podziemne pomieszczenia. Pierwotnie myślano, że są to groty przez Rzymian zdobione. Dopiero po dłuższym czasie, po prawie 100 latach, ustalono, że te rzekome groty to są pozostałości pałacu, które kazał wznieść dla siebie cesarz Neron. Nazywano ten jego pałac Złotym Domem. I to właśnie na ścianach
pomieszczeń tego Złotego Domu, twórcy nowożytni, miłośnicy starożytności odkryli, że zdobią je dekoracje ornamentalne składające się ze stylizowanych wici roślinnych, w które wplątane są przedstawienia figuralne, niezależnie czy są to fantastyczne przedstawienia, czy realistyczne. Czasami także są przedmioty. I to jest właśnie istota groteski. Bo groteska to jest właśnie taki roślinny ornament, który łączy się z elementami figuralnymi. No i czas najwyższy, żebyśmy się już zajęli konkretnymi obiektami, które musimy poznać. Zaczniemy od tego, co było atutem, mocą Rzymian od samego, właściwie można by rzec, początku, czyli od czasów Republiki. Te wszystkie fantastyczne i budzące nadal zdumienie i zachwyt konstrukcje, takie jak mosty lub akwedukty. Rozróżnienie bardzo istotne, no bo wiadomo, most jest przeprawą pozwalającą przedostać się na drugi brzeg podróżnikom, bo jest to jakby rodzaj przedłużenia drogi. Natomiast akwedukt to wodociąg, czyli konstrukcja, która w swojej górnej partii transportowała wodę z odległych, czystych, krystalicznych, przyjemnych źródeł górskich do miast. Żeby to było możliwe, oczywiście trzeba było ten akwedukt przeprowadzić przez całe te długie kilometry w taki sposób, żeby nieustannie wysokość jego spadała i tym samym, żeby utrzymać tę naturalną jakby cyrkulację wody prowadzącą od źródła do miejsca, gdzie ta woda miała być dostarczona. Przerzucano te akwedukty także przez potężne doliny z rzekami, tak jak mamy to, jak ma to miejsce teraz. Ten wspaniale zachowany akwedukt znajduje się na południu Francji, w pobliżu miejscowości Nîmes, a nazywany jest po francusku Pont du Gard. Ten akwedukt został zbudowany jeszcze w końcówce Republiki przez przyjaciela Oktawiana Augusta, Marka Agrypę. A więc mamy koniec pierwszego wieku przed naszą erą. Przerzuca on wody nad Doliną Rodanu i tej górnej części był właśnie taki kanał, który transportował tę wodę siłą naturalną, jakby cieknącą w stronę miasta starożytnego Nîmes. Ale wykorzystano także okazję, żeby połączyć akwedukt z przeprawą drogową, czyli jest to też i most jednocześnie, nie tylko akwedukt. Cała ta wspaniała budowla opiera się na tym znanym nam już efekcie osiągniętym w architekturze rzymskiej, czyli arkadach. Półkoliste łuki są tutaj absolutnie bez pudła podane. I te właśnie łuki dźwigają całość konstrukcji, przenosząc ciężar na filary. Budowla jest zniesiona z kamienia, który nie został nawet związany z zaprawą cementową. Te potężne bloki zostały idealnie do siebie spasowane i połączone. Od Etrusków wzięli też Rzymianie zwyczaj budowania monumentalnych grobowców na planie koła. I oto właśnie teraz taki grobowiec z czasów jeszcze Republiki oglądamy. Kiedyś znajdował się pod Rzymem, a dzisiaj jest już oczywiście wchłonięty przez w granice miasta. Zwyczajem odwiecznym Rzymianie chowali swoich zmarłych za bramami miast, wzdłuż dróg. I właśnie tutaj biegła sobie starożytna droga zwana Via Appia, droga Appiusza, IV wiek przed naszą erą. Rzymianin, który był fundatorem, właśnie tak się nazywał. Prowadziła ona od Rzymu na południe, w stronę Neapolu i tego południowej końcówki Półwyspu Apenińskiego, więc była ważnym szlakiem komunikacyjnym. Gdy kończyło się miasto, zaraz za bramą zaczynał się cmentarz. Nie wszystkie oczywiście grobowce miały taką monumentalną postać, bo nie każdego było na coś takiego stać.
więc część, i to zdecydowana większość, to są po prostu proste kamienne płyty pokryte reliefami z napisami umieszczane nad grobami. Ale w tym przypadku mamy do czynienia z całą potężną budowlą. Została ona wzniesiona na planie koła, a pochowano w niej niejaką Cecylię Metellę, przedstawicielkę zamożnego senatorskiego rodu. Podstawa całej tej konstrukcji, wykonana z cegły, została olicowana kamieniem i ma taką właśnie formę surową. Nad nią kiedyś znajdował się sztuczny nasyp, czyli rodzaj kopca ziemnego, zupełnie jak u Etrusków. Tyle, że na tyle duży, że mogły sobie na nim rosnąć nawet i drzewa. W średniowieczu ten dawny grobowiec został przysposobiony do innych celów. Krótko mówiąc, tuż obok zbudował dla siebie siedzibę pewien rycerz, a mauzoleum wykorzystał jako wieżę obronną i w ten sposób miał kontrolę nad przemieszczającym się Via Appia podróżnikami, która to droga nadal pozostała gotowa. Tu jest współczesna asfaltówka puszczona, a z tej strony widzimy ten szary pasek, to jest właśnie Via Appia. No i przed nami jeszcze jeden obiekt monumentalny i wspaniały, pełniący funkcję grobowca. Tyle, że już zniesiony dla jednego z cesarzy, cesarza Hadriana. To jeden z zresztą najlepszych rzymskich władców. Mądry, filozof, odpowiedzialny, dbający o państwo, potrafiący samoograniczać się w swoich jakby roszczeniach i żądaniach. Zbudował sobie potężny grobowiec nad brzegiem rzeki Tybr. Po drugiej stronie, po przeciwległej, jest centrum miasta z Forum Romanum. Do grobowca prowadzi autentyczny, starożytny rzymski most. Grobowiec stracił swój pierwotny charakter, bo też go w średniowieczu, tym razem dla papieży, przerobiono na zamczysko. I stąd często dzisiaj nazywany jest zamkiem Świętego Anioła. Ale kiedy właśnie zrobimy taki tutaj zabieg magiczny na obrazku, to z tego obrazka robi nam się to, jak to wszystko wyglądało przed wiekami, czyli właśnie ta podstawa ceglana ułożona, także obłożona kamieniem okrągła. Na niej ten potężny nasyp ziemny porośnięty tujami, innymi krzewami. A na szczycie jeszcze mamy na wysokim cokole kwadrygę, czyli rydwan zaprzężony w czwórkę koni, który powoził oczywiście sam cesarz. No i zrobimy sobie tutaj przerwę do przyszłego tygodnia, bo lekcja już właściwie dobiega końca. A zatem, że